Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę księdza, no, chciałoby się powiedzieć nareszcie. Polacy, jak szacują statystycy, bo oni to uwielbiają, około 9 milionów ton żywności corocznie marnowali i do tej pory z tą żywnością, nawet jak się nie chciało jej zmarnować, był kłopot. Tak i wszyscy się z tego cieszą. Yy, yy... Ta ustawa weszła w życie dopiero niedawno, chociaż my mieliśmy podpisane umowy dużo wcześniej z tymi dużymi sieciami. No, na antenie nie, nie będziemy mówić, ale mamy taki program Spiżarnia Caritas ogólnopolski i w ramach tego programu właśnie pozyskujemy z tych sklepów, z taki, z konkretnie z jednej sieci, te artykuły. Właśnie takiej, takiej o jednodniowym terminie spożycia. I yy, rozdzielamy osobom potrzebującym. Czyli to się sprawdza jako metoda, tak. zatem przepisy usankcjonowały to, co już tak. doświadczalnie tak. się sprawdziło. Tak, dodatkowo kolejne sieci też nam tę, tę żywność oddają i w ten sposób logistycznie rozwiązaliśmy, że każda placówka i także parafialne zespoły Caritas odbierają z tych sklepów artykuły i częściowo są kierowane do tych placówek, a głównie do Centrum Pomocy Samarytanin, tam gdzie jest takie główne centrum przy ulicy kolejowej 26a, gdzie rozdajemy żywność osobom potrzebującym ale do tej pory to można było tylko liczyć na dobrą wolę placówek tak. teraz mamy przepis który wręcz zmusza owe sieci handlowe a nawet sklepy no bo wszystkie placówki powyżej 250 m kwadratowych i jeśli mają 50% żywności w swojej ofercie sklepowej są zmuszone nawiązywać kontakt z organizacjami charytatywnymi. Jest to bardzo dobry pomysł i też dla samego sklepu, bo w praktyce zauważyłem, że kierownik sklepu, jeżeli będzie za dużo oddawał żywności, to też jest karany za niegospodarność. Że nie umiał oszacować potrzeb Oczywiście, klientów. więc jakby y, chodzi o to, żeby generalnie nie marnować żywności, nie liczyć tylko na, na zysk, a y, przy okazji oczywiście pomagamy najbardziej potrzebującym. Ilu takich najbardziej potrzebujących jest w Białymstoku? Między innymi pod opieką Caritasu albo w ogóle, jeśli ksiądz się orientuje? Do tej pory, kiedy organizowaliśmy zbiórki żywności, tak jak przed świętami, przed Bożym Narodzeniem i Wielką Nocą, takich zarejestrowanych, którzy mają poświadczenie, że, że potrzebują pomocy, obsługiwaliśmy około 400 osób. Ale widzimy, że przychodzi ich więcej i to są inni. i Nie chcą właśnie, się rejestrować, nie chcą figurować w tak, I ten program Spiżarnia Caritas, y, y, związany z, z umowami z tymi, z tymi sieciami sklepów, y, pomaga nam dotrzeć do tych osób, które y, są ubogie, ale nie są zarejestrowane, i też takim osobom udzielamy y, pomocy teraz zatem należałoby zachęcać te sieci, żeby się kontaktowały z organizacjami bo charytatywnymi, bo przepis jest przepisem, a po drugie, no powinna nas łączyć jednak idea, że im mniej zmarnujemy, tym będzie lepiej. Tak, oczywiście jest, ustawa mówi, że od, od kilograma zmarnowanej żywności musi taki y, sklep odprowadzić 10 groszy kary, ale tu nie chodzi o karanie oczywiście, tylko... Tak, 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 ale o to, żeby mieć po prostu serce, to, to nie musi być Psująca się żywność, gdzie jeden termin, znaczy jeden dzień brakuje do końca terminu, przecież można przekazać wcześniej. Można jakoś to oszacować, ale. Można na... sobie zorganizować, a zatem namawiamy do tego kontaktu po to, żeby się umówić, zaplanować to sobie wszystko. I taki codzienny przegląd tego, co nam się kończy, jako czy zbliża się ten termin ważności, można by było usprawnić i by odpowiednio przygotować. O, oczywiście osób potrzebujących jest, jest dużo. Yy, też z jedną siecią sklepów. Mamy taką ciekawą umowę związaną z kartami, czyli seniorzy są tutaj adresatami tych kart, są doładowane przez tę sieć na 150 zł. No i takich osób mamy 30 i co miesiąc może z taką kartą pójść do tego sklepu i za, za tę sumę zrobić zakupy. I to jest, to jest myślę też bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Akurat ta sieć zrobiła bardzo dobre badanie rynku i wydaje się, że na tym traci, ale myślę, że zyskuje. I to jest dobra zachęta dla innych. to jest I to może być kolejna nadawania. odsłona wsparcia dla tych wszystkich, którzy tak, potrzebują pomocy. Tak, pomysł pomocy. bardzo, bardzo ciekawy. Sklep zyskuje klientów, a, a oni... Yy, mogą naprawdę kupić takie produkty, na które ich było nie stać, czy po prostu uzupełnić ilościowo. I na zakończenie o teraz prowadzonych akcjach przez Caritas między innymi, no bo trwa między innymi właśnie akcja tak. wsparcia emerytów, rencistów, osób w podeszłym wieku. Tak. Mówimy o akcji Kromka Chleba, trwającej od 15. I Torbie to do... to Samarytance. To taka ciekawa na, nasza rodzima nazwa. Na przykład w Wielkopolsce jest Tytka Miłosierdzia. U nas jest jest torba samarytanka i zbieramy do tych torb ta torba po prostu przypomina jakie artykuły i że, że można ją napełnić obsługują to parafialne zespoły Caritas w parafiach rozdawane są te torby jeżeli zabraknie torb a wiemy że brakuje chociaż w tym roku podwoiliśmy ilość do prawie 4000 więc myślę że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej to jest bardzo chwytliwa popularna akcja można winne torby zapakować. Nie muszą być te firmowe. I nie muszą być. <laughs> przynieść. Tak. Być to I torby będą... samarytanki i po prostu tak. jedna może być na wzór, żeby wiedzieć, co kupić, tak. a winne tak. można Oczywiście pakować. Oczywiście też można wspomóc tę akcję przez SMS i wpłatę na konto. Również są, jest kupowana żywność właśnie z tekstrem. Torba samarytanka to w ramach akcji Kromka Chleba. Tak. I chociażby dzisiaj za, za chwilę, no około dziesiątej godziny, będziemy piec chleb i Razem z seniorami tym chlebem się dzielić w sposób taki też symboliczny, w ale w, w warsztacie terapii zajęciowej prowadzonym przez Karitas przy ulicy Knyszyńskiej. Myślę, że to będzie ciekawe spotkanie. Duży bochenek będzie, czy będzie wiele bochenków? Jeszcze go nie widziałem, ale mam nadzieję, że będą przynajmniej dwa duże. A zatem zapraszamy. Jeśli ktoś jest spragniony świeżego chleba, namawiamy do udziału w akcjach prowadzonych przez akcja w, w niedzielę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, po msze o godzinie 15, będzie rozdawany chleb wszystkim, którzy będą no, uczestniczyli w nabożeństwie. A zatem zapraszamy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.